Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj poopisuję postacie i powiem, które według mnie są najlepsze do składania w tej grze. Będzie tu dużo takiego jakby stronniczości, ponieważ może być PvP, PvE i wszystko w tej grze. Generalnie ciężko dopasować, która jest najlepszą postacią. Na przykład Aspen może wam bardzo pomóc na Sealandzie, na PvP jest dobry i w ogóle ogólnie jest dobrą postacią, ale później już się coraz go rzadziej używa. Także troszeczkę poopisuję te postacie, które według mnie są warte inwestycji i powiem, czy to jest długoterminowe, krótkoterminowe, na jaki gdzie to używamy. Według mnie, już to często mówiłem, najważniejsza sprawa na sam początek to jest Sealand 18-20. 18 Sealand bardzo łatwo można wbić Undead, wyżej już troszeczkę ciężko, o tym zresztą też zaraz opowiem. Ale też Dark jest fajny, o ile będziemy coś składać. Generalnie Sealand daje nam najwięcej kopić do 4-gwiazdkowych, 5-gwiazdkowych postaci i 4-gwiazdkowych za Smash, więc to jest najważniejsza sprawa. Gate of the Void to tam też generalnie najlepsze postacie no, trzeba składać, bo to będzie główne też miejsce surowców. I jedziemy, opisujemy. Zaczniemy od lewej, czyli Undead. I Undead dużo zyskało dzięki Tix. Tix jest po prostu potworem, potrafi naprawdę niszczyć, ale to niszczyć. I z nim jest taka sprawa, że jeżeli go zaczynamy składać, warto zostawić sobie jego kopię na 5 gwiazdkach, nie ulepszać go. Zróbcie sobie takich 5 na setnym poziomie, spróbujcie przejść jak najwyżej Undead, Shadow, tutaj Sealand i dopiero grajcie wyżej, ponieważ on bardzo, ale to bardzo pomaga na Sealandzie. Widziałem takie teamy, głównie takie teamy się używa, czyli Horus at 5 plus 5 Tixów. I to jest w stanie przejść odpowiednie jeszcze artefakty, fajnie by było jakąś tam energię i w ogóle, żeby to przetrwało też. I szczęście. Przechodzi to Sealand 20 i to jest najważniejsza sprawa. Jak już przejdziemy ten Sealand 20, możemy śmiało sobie budować naszą Tix na normalny E5. I byłaby to według mnie bardzo dobra postać jako pierwsza na E5. Tylko właśnie warto się zastanowić na początku, a może jednak na ten Sealand chwileczkę poczekam, troszeczkę inną sobie wymaksuję i też będzie dobrze. Ale jak nie, to też go można, warto inwestować. Tych, których nie wskażę, to po prostu dla mnie są, nie ma miejsca za bardzo w grze na nich. Na przykład Gustin, nie ma już na niego miejsca w grze. Nie jest on jakiś specjalnie zły, ja też bardzo lubię Yahre, ale ona jest bardzo średnia we wszystkim. Ja bym ją z chęcią gdzieś używał, ale jej troszeczkę brakuje. Także jeszcze też jest sprawa taka, że nie wszystkie postacie dostały Impirit, o którym już odpisywałem. Może go dostaną inne i tym sposobem na przykład Horus może być jeszcze lepszy, więc to też nie wiadomo, co będzie dalej. Ale generalnie Horus jest jedną z, według mnie, od dawna najlepszych postaci na E5 jako pierwszą, najbardziej taką do rozwinięcia. Jednak wyszło dużo nowych, lepszych i coraz się nad tym bardziej zastanawiam, czy jest taką dobrą opcją. Jeżeli chcemy Sealand przejść 20, nadal warto go budować, czyli teoretycznie on jest nadal dobrą postacią. I wszędzie on znajdzie zastosowanie, zrobi trochę obrażeń, troszeczkę wytankuje, jest ogólnie na wszystkim dobry, ale w późniejszej fazie gry odchodzi, nie bardzo go używamy. Ja go mam na tym koncie na poziomie E5 i czasem wolę użyć Kerry na 10 gwiazdkach niż jego, chociaż on jest naprawdę fajną opcją, bo naprawdę mówię, bo żeby healować i przede wszystkim też dziękuję za subskrypcję. Na Aspen Dungeonie bardzo dużo pomoże. Także Horus według mnie jest jedną z wyżej cenionych postaci jako E5, jako pierwsza lub druga, ale dalej już nie. Pierwsza lub druga E5 ok, później już niekoniecznie. Tix zawsze jest dobrą E5, nieważne czy to pierwsza czy ostatnia. I jeszcze jest Itaka, która dostała fajny Impirit, przez to można ją użyć zamiast Horusa, ulepszać ją na E5. Ja jej jeszcze nie używałem, bo głównie to, co widziałem, to ona sprawuje się bardzo dobrze z Dalciumem, czyli trzeba taki idealny team stworzyć, ale nawet bez tego Dalciuma na Sealandzie ona troszeczkę może pomóc, więc jest ogólnie dobrą opcją, ale tu się trzeba troszeczkę bardziej zastanowić. Tak, no nie wiem za dużo aż na niej, nie mam jej E5, nie używałem, ciężko mi powiedzieć, że jest super ekstra i że jest super zła.
Bo no z tego co widziałem, jest ok, tym bardziej, że ten Impurity fajnie wyszedł i po prostu na PvE, na bossach z Dalciumem potrafi robić naprawdę wielkie obrażenia, ale na PvP, walce arena z innymi graczami, no nie ma za bardzo zastosowania, czyli takie troszeczkę powiedzmy mniej zastosowań niż Horus według mnie. Ale mocniejsza w walce z bossami, jeżeli nas interesują cyferki. To jeżeli chodzi o Shadow, to myślę, że tyle. Fortress się fajnie zapowiada. Fortress się fajnie zapowiada, bo tak, z takich ostatnich postaci. Sigmund jest postacią, którą ja nadal bym złożył na 9-10 gwiazdek, na N raczej nie, ze względu na to, że on odejmuje armor. Można Drake'a zamiast niego używać na Broken Space'ie, ale on jest na Broken Space dobry sam w sobie. Nie, jednak są już teamy bez niego, spokojnie, on nie jest taki wymagany, on z Phoenixem też fajnie pasuje, ale na E5 bym go nie budował, tylko 9-10 gwiazdek, ale szkoda mi o nim nie wspomnieć. Następnie mamy, nie będę mówił o tych postaciach tutaj, Transcendence, ponieważ no minie zanim je zbudujecie, ale generalnie są to jedne z najlepszych postaci. Penny jest moją ulubioną postacią, jednak nie dostała Imprint i się zastanawiam, co dalej z nią będzie. Wychodzą coraz mocniejsze postacie, ona coraz mniej ma już do gadania, na PvP widać jak odstaje, jedynie jej dużym plusem jest to, że jak gram Guild Wary czy te Interdimensional Arena, gdzie jest 3x3, 5x5 teamy, to ona sama potrafi dużo zrobić. Także to jest jej duży plus. Aspen Dungeon daleko potrafi, no do dev podziomu potrafi ładnie zraszować. Sealand sama na E5 razem z Emily i nie wiem, na przykład no czymś tam do CC, Valentino na przykład, czy też Sherlockiem potrafi przejść 20 Sealand. Dlatego ja ją nadal wartościuję dosyć wysoko. Bo potrafi ten przejść Sealand, Broken Space i no ogólnie we wszystkim dużo pomoże. Także jako pierwsza E5 bym ją złożył, jako kolejne nie, chyba że jako druga, bo macie na przykład słabo rozwinięty Sealand, to może bym ją złożył, ale są już lepsze opcje. Sherlock jest taką dużo lepszą opcją. Z Sealandu sam on nie przejdzie za wysoko, ale ma dużo zdrowia, Aspen Dungeon wysoko przejdzie, PvP jest jedną z najważniejszych postaci teraz, potrafi naprawdę dużo namieszać, nawet w najlepszych teamach, także generalnie bardzo dobra E5, śmiało należy ją składać i trzeba ją składać, żeby mieć coś do powiedzenia. I mamy Inosuke, którego jeszcze nie patrzyłem za bardzo. Z tego co widziałem, lepiej się sprawuje niż Penny, znaczy lepiej, no dobrze się sprawuje na Sealandzie, Aspen Dungeonie, ogólnie wszędzie na PvP. Niby jest ok, ale nie widziałem, żeby aż tak szalał. Czyli generalnie on chyba zajmuje miejsce, jest lepszy, jakby zajmuje miejsce Penny. Stał się chyba lepszą taką Penny, to ostatnio usłyszałem takie słowa. I choć nie chcę, to chyba trzeba się z tym zgodzić. Wydaje mi się, że z damage'em on i tak mniej dużo zrobi niż Penny, ale jako że ten Aspen bije ładnie, Sealand bije ładnie, można śmiało go polecić, żeby składać go na E5. Tyle, idziemy dalej. Czerwoni mi się za bardzo nie podobają. Z tego bym Dalciuma złożył, jeżeli budujecie Itakę. Ignis można złożyć, jest to bardzo fajny healer. Ciężko mi coś powiedzieć o tych, czy ona by coś zrobiła na Aspen Dungeonie czy Broken Space'ie. Głównie ją widziałem na PvP. Także powiedzmy, że to jest taka, no nie oceniam, ale jest ogólnie dobra. I to samo mogę powiedzieć o Moraxie, który raczej jest po prostu kiepski z tego co widziałem. Okej, może w pewnych momentach zrobić jakieś tam obrażenia, ale generalnie nie jest zbyt użyteczny. Podejścia na Aspen Dungeonie, jak widziałem, niezbyt mu wychodziły na PvP obrażenia, niezbyt mu wychodziły z Sealandu, w ogóle nic nie ruszy. Generalnie słaba postać. Jak na nowe postacie jest słaby. Także bym go specjalnie nie składał.
Czyli Abyss generalnie bym ominął, nie robiłbym Abyss. Ja jestem fanem Crossa na 9 gwiazdkach, choć już teraz rzadko się go widuje, bo on jakby dawał CC wszystkim, jak mu spadało HP. Jednak no już nawet nie ma na niego miejsca, chyba że właśnie dopiero budujecie drużynę, to jego na 9 gwiazdkach warto trzymać. Czyli stąd Ignis, Dalcium. Dalciuma, jeżeli budujecie Itakę, można dwóch Dalciumów zbudować i wtedy jest jeszcze lepiej. Forest jest to bardzo fajna też opcja. Heartwatcher 9 gwiazdek, 10 gwiazdek to oczywiście warto mieć na PvE, musi być. Broken Space zwiększa obrażenia strasznie, czy też Guild Boss jest postacią, która musi być. Następnie mamy mało postaci. Większość z tego bym olał. Garudę bym śmiało budował na E5. Jeżeli chodzi o Sealand, Forest jest troszeczkę ciężki, bo Sealand 20 Forest trzeba przejść najlepiej dwoma Garudami E5. Jednak ja bardzo lubię Garudę i śmiało bym ją zbudował dwie postacie, dwie E5, bo ona naprawdę w moich drużynach robi najwięcej praktycznie. Ale nie dostała tego Impirita, więc nie wiadomo co będzie z nią w przyszłości, może go dostanie. Na ten moment inne postacie dostały buffa, ona nie dostała, więc troszeczkę odchodzi. Sama w sobie Sealanda wysoko nie przejdzie, a Spend Dungeon sama w sobie dużo też nie ruszy. Troszeczkę może tak, ale nie za dużo. Na PvP dużo zrobi z innymi, także coś jeszcze jest potrzebne do drużyny i ona świetnie pasuje. Czyli generalnie jako pierwsza piątka bym jej nie składał, ale na pewno jako druga, trzecia czy któraś można i należy ją złożyć, bo jest świetną opcją. Elvia jest ciekawą opcją, nieużywaną za bardzo. Według mnie jest ok postacią, ale za bardzo się jej nie używa, więc nie polecam. Fajną robotę może zrobić na Broken Space, bo pomoże nam troszeczkę przetrwać i w ogóle, ale nie składamy, chyba że jako którąś tam E5 for fun chcecie. Ja bym generalnie chciał ją złożyć, ale raczej szkoda surowców. Rogan jest jedną z ciekawszych E5, te najlepsze teamy, takie wiecie już, te Swords Xia, ta ulepszona, Void Xia, te wszystkie już takie top 1 teamy. Przeważnie mają Rogana kilka razy, no ponieważ on buffuje bardzo dobrze całą drużynę ze speedem, to jest fajna opcja, atakiem też również, ale na pewno nie jako pierwsza piątka. Jako pomoc dla innych jest ok, ale jako pierwsza postać niekoniecznie. Także on jest taką postacią raczej dla kogoś, kto już ma cały team, tak mi się wydaje. Ja go jeszcze nie zbudowałem, nie jest jeszcze dla mnie. Flora, miałem nadzieję, że będzie lepsza niż jest. Troszeczkę damage'a potrafi zrobić na Broken Space, nie powiem. Na PvP może dać te całe twiny, więc to też jest dosyć użyteczna sprawa, ale jej dużo brakuje. Fajnie, że jakąś tam redukcję ma, że zwiększy sobie atak, ale to są bardzo małe ilości i bardzo potrzebuje ona buffa. Ciekaw jestem, czy po Impirincie troszeczkę Impirinc, czy jak to tam się mówi, byłaby lepsza, ale nie warta polecenia budowania. I zostały nam dwa jeszcze, dwie najważniejsze, ale ciężkie do zbudowania Light Dark postacie. Tu jest ciężka sprawa, bo jak widzieliście, dużo jest fajnych też z innych kolorów. Ja jestem jakby Light Dark postacie za wcześniej w tej grze były takie typowo premium. Teraz dużo wyszło takich innych postaci dobrych, że nie trzeba się skupiać na tych premium, powiedzmy, light dark, ale ja lubię je i jak mogę, to je buduję. Także dla mnie Belrain na pewno nie jest pierwszą E5, ale jest dobrym wyborem, chyba że Ignis macie. Aida jest super wyborem na Aspen Dungeon. Sealand niestety tak dobrze nie działa. Na PvP już troszeczkę odchodzi, ale nadal jest dobra. Generalnie jest taką średnią już postacią. I tyle o niej mogę powiedzieć. Jakby mam ją E5, jestem z niej zadowolony, ale nikomu raczej nie polecę teraz składać. Bo to jest ciężka decyzja. Tary bym nie składał, ale Rasela bym składał jako pierwszą E5. Jako każdą E5 jest to postać, która na PvP robi mnóstwo obrażeń. Z Aspen Dungeon potrafi przenieść. Sealand mi 20 zrobił bardzo łatwo. Jest jeden z ostatnich filmików na ten temat.
Wszędzie gość daje radę, na PvE bossach potrafi zrobić olbrzymi damage, dlatego też bym nie składał Aidy, tylko składałbym Rasela, jeżeli macie taką opcję. Gość jest po prostu świetny, jeżeli mamy też odpowiednie artefakty, czyli najlepiej ten Augustus Magic Ball, czy jak to tam się nazywa, to bym na nim po prostu to składał i by robił robotę. Augustus Magic Ball Glittery. To by było najlepszą opcją na Rasela. Generalnie. Jest to świetna postać, którą chyba najbardziej polecam składać jako pierwszą E5. Także slide. Najbardziej Rasel. Reszta to raczej dodatki. Chyba, że naprawdę łatwo wam wypada Aida. To też jest dobrą postacią. I z Dark. Tak jak mówiłem na początku filmiku, Aspen jest świetną opcją, ponieważ Aspen na 9-10 gwiazdkach, chociaż ja go miałem na 5, z pomocą carry na 5 gwiazdkach potrafi przejść Sealand 20. Ja go przechodziłem Sealand z Aspenem E5, ponieważ nie miałem artefaktu na niego takiego dobrego pod Critics, tylko zwykły atak Critical, coś takiego, a tu ten najlepiej staw Punisher i Immortal, który daje atak critic damage, nie jest tak bardzo ciężki do zdobycia. I wtedy ten Aspen na 10 gwiazdkach może przejść Sealand, ale jeżeli nie macie tego artefaktu, to raczej będzie ciężko. Aspen wszędzie sobie daje radę, ma heala, ma duże obrażenia, jeżeli ktoś ma mało HP. Na Broken Space nie robi aż tak dużo obrażeń, jeżeli przeciwnik nie ma za mało HP, więc tam troszeczkę tak średnio jest opcją. Ale generalnie wszędzie pomaga, Sealant jest dobry, czyli też bym go złożył jako jedną z pierwszych E5, śmiało, jeżeli można. Ale są też ciekawsze opcje. Amun-Ra w zasadzie bym zostawił na 5 gwiazdkach, jeżeli spróbujecie, nie wiem, zbudować Aspena, czy też Carry, czy cokolwiek, żeby ona wam pomogła na, jak to się nazywa, na Sealandzie. Bo ja chyba powiedziałem Carry, a tu jest Amun-Ra potrzebna bardziej do tego, do Aspena, żeby przyjść Sealand. Amun-Ra jest świetną postacią, wydaje mi się, że ona długo jest i długo będzie na PvP teamach, ponieważ potrafi zredukować obrażenia do zera, jeszcze się wyleczyć z tego, więc to jest świetna opcja. Ktoś jak się leczy, to też mu to zabierze HP, a nie się, znaczy tak, zabierze mu HP, a nie się wyleczy. Generalnie świetna opcja. Mało obrażeń robił, bo mało, ale jej tarcza jest bardzo użyteczna i jest to postać dobra jako kolejne piątki, ale na pewno nie jako pierwsza. Carry jest świetna, jedna z najlepszych według mnie postaci. Aspen Dungeon ona sama za daleko nie przejdzie, ponieważ jej siła jest w tym, że jak ona zginie, to zaraz się zrespi i będzie walczyła dalej, ale jak nie ma sojuszników, to zginie i nic po niej. Dlatego Aspen nie jest jej mocną stroną. Sealand jest ok, ale też bez pomocy raczej dużo nie zdziała, ale generalnie na PvP świetna opcja, potrafi zabierać energię, bić nawet jak zginie, dlatego jest jedną z takich lepszych wyborów. Jako pierwsza piątka mocno bym się zastanawiał, ale jako kolejne jak najbardziej. I ostatni Drake. Drake jest według mnie bardzo fajny na 10 gwiazdkach. Potrafi bardzo zredukować jakby defensywę, powiedzmy, przeciwnikowi, dlatego warto go używać zamiast Sigmunda. I na Broken Space naprawdę jest niebo a ziemia użyć go, a go nie użyć pod względem obrażeń. Ale Broken Space z biegiem czasu nie jest taki ciężki, więc to nie jest takie wow. I cóż, ciężko mi powiedzieć, czy warto go złożyć na E5, ponieważ mam go na 10 gwiazdkach i raczej sam w sobie dużo nie zdziała, ale jest fajnym takim dodatkiem do drużyny. Z chęcią bym go zobaczył, co tam zdziała, ale raczej sam dużo nie zrobi. I tak to mniej więcej wygląda. Wszystkie postacie, które opisałem, są jakby, to jest tylko moja opinia. Za tydzień, dwa ta gra się może troszeczkę zmienić, może być ciężej wybierać, inne postacie mogą być dobre, więc no to jest taka po prostu no moja opinia na temat tych postaci na ten moment. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, jakie postacie są według was najlepsze i trzymajcie się, miłego dnia, cześć!